Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w perfumach na tacy. Zacznę może nietypowo, bo trochę prywaty muszę tutaj zapodać Wam na samym początku. Stał się dramat w mojej rodzinie. Małżeństwo z dwójką dzieci niestety straciło wszystko, co mieli, począwszy od dokumentów, skończywszy na ciuchach. Oczywiście mieszkanie całe spłonęło. No, po prostu pożar, zwarcie jakieś w instalacji nastąpiło. I dobrze, że chociaż dzieci się uratowały, wybiegły, zabrały ze sobą psa i po prostu, tak jak stały, wybiegły na ulicę. Wszystko doszczętnie, wszystko spłonęło. Są to ludzie uczciwi, pracowici. Mój kuzyn, bo o nim mowa, pracuje nadal chyba już ponad 20 lat w pogotowiu ratunkowym w Warszawie. Jego żona też wiele lat pracowała, teraz już ostatnio jako taka pielęgniarka gdzieś tam też chyba pod Warszawą, z tego co pamiętam. Tak czy owak jest organizowana zbiórka. Wiadomo, że na pieniądze z ubezpieczenia się czeka bardzo długo. Więc właśnie z tego tytułu ich znajomi zorganizowali zbiórkę. Każda wpłata się liczy, jeżeli jesteście w stanie, jeżeli chcecie, to zapraszam. W opisie filmu będzie link do zbiórki. Przechodzimy do konkretów, czyli do sedna sprawy, do tematyki coniedzielnego filmu, czyli do perfum na tacy. Zacznę sobie od razu od orzechowego słodziaka. To jest Dolce & Gabbana. Devotion Intense. Jakoś tak bardziej do mnie przemówiła ta wersja niż ta klasyczna, aczkolwiek ta klasyczna też jak najbardziej mi się spodobała, ale tutaj jest więcej takiej kremowej orzechowości w tym zapachu. To mnie bardzo urzekło. To jest zapach słodki, taki jesienno-zimowy. Może też świetnie służyć jako zapach świąteczny, jeżeli wyjeżdżacie gdzieś do rodziny, spędzacie gdzieś, wiecie, białe święta przysłowiowe w ciepłej atmosferze, to myślę, że on może się świetnie w nią wkomponować. To jest, tak jak mówiłam, taki zapach orzechowo-słodki. Jest to nowa kompozycja z 2024 roku. Tutaj nuty nie są skomplikowane, bo znajdziemy tutaj orzech laskowy, kwiat pomarańczy i wanilię. I faktycznie czuć to wszystko. Jest i słodycz wanilii, jest i taka białokwiatowość pewna i jak najbardziej ten orzech laskowy, chociaż jak dla mnie mógłby być on nawet bardziej prominentny. No ale jest tutaj taki słodki ten orzech laskowy. Bardzo, bardzo przyjemny zapach, trwały również, więc jeżeli chcecie się ogrzać, chcecie się otulić, chcecie się poczuć komfortowo i przyjemnie, to myślę, że on może to zrobić. Kolejny zapach to, namówiono mnie kiedyś na niego, to jest Armaf Club de Nuit. Nawiasem mówiąc, przepiękny flakon, bardzo elegancko wygląda i jest to odpowiednik, nazwijmy to po imieniu, Coco Mademoiselle Chanel i dla mnie to jest taka głębsza, słodsza Coco Mademoiselle. Ta podstawowa, znaczy oryginalna Mademoiselle jest taka bardziej soczysta, taka bardziej energetyzująca, podczas gdy ten zapach jest bardziej esencjonalny, bardziej słodki, bardziej skierowany w kierunku drzewnym, powiedziałabym, takim paczulowo-drzewnym, aniżeli cytrusów, gdzie właśnie przewagę cytrusów ma oryginał. Natomiast jest to zapach elegancki, kobiecy. Może być świetny i na randki, i na imprezę, i do pracy, tylko w mniejszych ilościach może, bo on jest taki jednak dość przesadzisty. W nutach mamy bergamotkę, pomarańcze, grejpfrut, brzoskwinie, róże, jaśmin, liczi, geranium, paczule, piżmo, wanilię, wetywerię. Także trochę słodkości, trochę kwiatowości, trochę cytrusów. Składa się na całość, która jest cytrusowo-różano-drzewna. Bardzo, bardzo przyjemny i zdecydowanie w niższej cenie niż oryginał. Kolejny zapach to mgiełka. Ja jestem zakochana ostatnio, a wiecie, że mam wika. Sol de Janeiro to jest ta 62, Cherioza 62. Tak, z solonym karmelem, z pistacjami. O matko, jakie to jest pyszne, słuchajcie. I już muszę się pochwalić, że na Notino, właśnie fajna promocja, jakaś fajna promka była. Zamówiłam sobie też linię kąpielową, w sensie żel pod prysznic i krem do ciała, takie masło do ciała. I po prostu będę się tym smarować teraz, bo to jest dość wydajne, to jest diabelstwo
Ta linia kąpielowa jest bardzo droga, ale jak jest jakaś promocja, no to się skusiłam, nie? To się akurat skusiłam i nawet te małe pojemności, bo do tej pory korzystałam z takich travel size'ów, co one były w tych takich zestawach i bardzo długo mi starczyło, nawet jeszcze kończę, a kupiłam lipiec? No to teraz mamy co? Listopad, no to kupę czasu mi zajęło zużywanie nawet takiej miniaturki, ale muszę się też przyznać, że jestem leniuchem, bo nie chce mi się tym smarować za bardzo. Ale jak teraz mam taką dużą pojemność, tak pięknie to pachnie, a wiecie, już są takie wieczory bardzo zimne, no to myślę, że z przyjemnością będę używać. To jest też taki zapach orzechowy. Jest właśnie trochę orzechowości w tym zapachu, ale jakoś zupełnie inna niż tu. Ta orzechowość jest taka bardziej jedzeniowa. To są smaczne zapachy, pyszne. Coś jak ciasteczko. Ten zapach pachnie jak ciasteczko. Takie waniliowo, właśnie orzechowe. W nutach znajdziemy pistację, migdał, heliotrop, jaśmin, karmel, wanilię, sól, drzewo sandałowe. Ja nie przepadam za solą w nutach perfumowych, ale już wiem, że w niektórych zapachach mi kompletnie nie przeszkadza. I tutaj też nie. Jaki to jest pyszny zapach. Olo się. Z przyjemnością dzisiaj wieczorem chyba go sobie zapodam razem właśnie w połączeniu z linią kąpielową. Już się nie mogę doczekać. Kolejny to Coco Mademoiselle Intense. Ja mam jeszcze w ogóle starą wersję, taką pierwszą i w ogóle jeszcze nie otwartą setunię. Słuchajcie, jak ja się cieszę, bo właśnie, słuchajcie, tak sobie porównam teraz Intense. One są bardzo zbliżone. Tutaj już bym powiedziała, że bardziej to jest odpowiednik tej Intense niż tej podstawowej kokoszki. Ale tu zdecydowanie wdzięczniejsze są te składniki, takie bardziej promienne, takie. Ach, no, jest tutaj też słodycz, jest kwiatowość, jest i drzewność, elegancja, duża doza elegancji, ale też zmysłowość. Całość jest taka cytrusowo-waniliowo-drzewna. Właśnie ta słodkość wynika z waniliowo-drzewnych akordów, które są w bazie, ale są też tutaj eleganckie kwiaty. Trochę mniej też tych cytrusów niż w klasyku. Zapach jest przez to mniej świeży, ale bardziej właśnie zmysłowy. Wydaje mi się też, że trwalszy. 2018 to rok powstania tej kompozycji. W nutach mamy pomarańcze, bergamotkę, cytrynę, róże, nuty owocowe, jaśmin, patchouli, wanilię, tonkę, białe piżmo oraz labdanum, czyli jedna z takich cięższych troszkę nut, z cięższych akordów. I tutaj taki wspólny mianownik jakby znajdujemy z czarną koko z lat 80., ale to jest tylko delikatne muśnięcie, to nie jest zapach vintage, zdecydowanie nie. Kolejny to zapach poprawiacz nastroju. Dla mnie to jest zapach naprawdę poprawiający humor. To jest Dolce & Gabbana The One. To jest dla mnie złoto w butelce. Ten korek, ten kolor, wszystko oddaje charakter zapachu. To jest głęboka, zmysłowa, mokra wanilia. Oczywiście, że z kwiatami, ale bardzo piękna, elegancka wanilia. Taka seksowna po prostu, otulająca i jest też taka optymistyczna po prostu, taka słodka. Jest tutaj też sporo owocowości, no całość jawi się jako taka owocowo-waniliowa. Zapach powstał dawno, bo w 2006 roku i był to jeden z pierwszych zapachów, które kupiłam sobie chyba w mojej pierwszej pracy, którą podjęłam w Polsce, taką już na etat, jak wróciłam z Anglii. Chyba tak. I jaka ja byłam szczęśliwa, że go sobie kupiłam. Jakoś przed świętami w ogóle to było Bożego Narodzenia, więc to też dodatkowo kojarzy mi się też z atmosferą Bożego Narodzenia. Mamy tu brzoskwinię, liczi, mandarynkę, bergamotkę, lilię, śliwkę, jaśmin, konwalię, wanilię, bursztyn, piżmo, wetyweria. Jeżeli lubicie słodkie zapachy, takie owocowo-waniliowe, to serdecznie Wam polecam The One. No i któż nie zna, któż nie kojarzy Angel, Thierry Mugler. Jedni go kochają, drudzy nienawidzą. Ja chyba od zawsze go respektowałam, natomiast dopiero od jakiegoś czasu pokochałam. O matko, ja kiedyś nie czułam tak tej czekolady. Być może te starsze wypusty sprzed reformulacyjne, one miały więcej tej ziemistości, tej piwniczności, która tak bardzo wielu przeszkadzała i chyba mi też, bo ja jednak wolę, jak zapach, jak kompozycja skręca w stronę słodką, w stronę gourmand. Tutaj tak się zadziało właśnie mam takie wrażenie, po reformulacji. Jest słodko, jest czekoladowo, jest pralinowo. Ta paczula już jest troszkę schowana.
na szczęście, schowała pazurki. 1992, wyobraźcie sobie, że to jest rok powstania tego zapachu. W nutach mamy watę cukrową, kokos, liść czarnej porzeczki, melon, jaśmin, bergamotkę, ananas, mandarynkę, miód, jeżynę, śliwkę, morele, brzoskwinię, jaśmin, gałkę muszkatołową, kminek, orchideę, róże, konwalię, paczulę, czekoladę, karmel, wanilię, tonkę, piżmo, drzewo sandałowe. No oczywiście, ta końcówka to jest wszystko, na czym ten zapach stoi i tak naprawdę wszystko, co w nim wyczuwam. Nadal ma fajne parametry, nadal jest mocny, taki no sexy zdecydowanie na wieczory, na imprezy, chociaż jest bardzo popularny, to jest jego minus trochę, ale mam wrażenie, że w ostatnimi latami i laty nie tak bardzo jak kiedyś. Teraz już jakby mniej go wyczuwam, ale kiedyś to był szał. I wiem, że nadal ma swoich wielkich zwolenników, ja też go bardzo lubię i zawsze gwiazdka musi być też i w mojej kolekcji. Także tak się kształtuje moja taca na ten tydzień. Myślę, że w końcu pojawi się męskim nosem. Słuchajcie, mam odleweczki, fajne odleweczki męskich zapachów. Myślę, że może w kolejną sobotę się uda, że z mężem zasiądziemy właśnie przed kamerą i nagramy odcineczek z testowaniem męskich zapachów. Co wy na to? Mam nadzieję, że czekacie na tą odsłonę mojego kanału. Myślę, że tak, bo wiele osób często się pytało właśnie, kiedy męskim nosem. No, co jakiś czas będzie, może nie co weekend, ale co jakiś czas będziemy się razem pojawiać. Także dziękuję serdecznie za uwagę, miłej niedzieli i serdecznie zapraszam, kto chce, kto może, kto czuje taką potrzebę, do wpłacenia jakiejś kwoty po prostu w zbiórce. I za to również dziękuję. Do zobaczenia, cześć.